Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 41. odcinku Datapadu, programu, którym zajmuję się książkami, komiksami, a czasem nawet i grami z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W tym odcinku zajmiemy się książką Opowieści z Imperium, zbiorem krótkich opowiadań pod redakcją Petera Schweighauera, wydaną w USA nakładem wydawnictwa Del Rey w 1997 roku, a w Polsce dzięki wydawnictwu Amber w 2001. Serdecznie zapraszam. Opowieści zabiorą nas ku przygodzie na terenach Imperium przez różne ery, zaczynając na krótko po zniszczeniu Alderaana, kończąc na wydarzeniach przedstawionych po kampanii Throna przeciwko Nowej Republice. Każda z opowieści ma własny styl i porusza różne problemy związane z działaniem Nowej Republiki, Rebelii czy Imperium. I tak powiem wam, że jest różnie, naprawdę różnie. Przy wyjątkowo głupiutkiej i infantylnej historii o 9-letniej hakerce, która stara się dołączyć do Rebelii, bo to jest przecież takie fajne, mamy historię pani doktor, która zastanawia się nad moralnością medyka w czasie wojny i jaką cenę może zapłacić Republika za zwycięstwo nad Imperium i wolnością wszystkich istot w galaktyce. Nie zawodzi jednak Timothy Zahn ze swoim kosmicznym safari, gdzie pokazuje, jak poznali się Talon Kardę z Maron Jade. I tak bardzo jak kosmiczne safari mi się podobało, tak muszę powiedzieć, że wszystkie te historie są co najwyżej przeciętne, a niektóre nawet słabe, co już zdążyłem zresztą wspomnieć. Myślę, że największym problemem tych historii są bohaterowie, którzy są po prostu słabo opisani i nie mają dużo czasu na jakąś duchową przemianę czy coś w tym stylu. O wiele lepiej by moim zdaniem to działało, gdyby w krótkich opowieściach byłyby zawarte historie o Luke'u, Hanie i Leii, których przecież znamy dość dobrze z filmowej sagi i nie musielibyśmy się tutaj skupiać nad bohaterem, bo przecież znamy dobrze tą postać. Lepiej by było je po prostu wprowadzić w jakąś ciekawą przygodę. Przynajmniej taka jest moja opinia w tym temacie. Jeśli uważasz inaczej, podziel się w tym komentarzu. Ale te wszystkie opowieści ratuje jednak czteroczęściowa krótka historia o nazwie Wypad, gdzie za część pierwszą i czwartą odpowiada Timothy Zahn, a za część drugą i trzecią Michael Stackpole. Opowiada ona historię Throna, który wciela się w rolę legendarnego łowcy nagród Jodokasta, nie Boby Fetta, znajcie różnicę, gdzie Throne jest przedstawiony jako osoba, która kolejny raz uknęła genialną intrygę i pokonuje wszystkich na swojej drodze, a jego adwersarze nawet sobie z tego nie zdają sprawy. Naprawdę brawo dla autorów za tak przemyślaną historię. Bardzo z tego wszystkiego mi się również podoba przedmowa Petera Schweighauera, który początkowo opowiada o swojej fascynacji Gwiezdnymi Wojnami, a także grami planszowymi, a potem przechodzi do Timothy'ego Zahna i pokazuje, jak bardzo był on ważnym człowiekiem dla kultury Gwiezdnych Wojen, która była od jakiegoś czasu martwa, i prezentując swoją trylogię zapewnił gwiezdnowojenny renesans. Nie był to w żadnym wypadku George Lucas, który swoimi prequelami mógł najwyżej pogrzebać markę, tak szczerze powiedziawszy. Schweighauer pokazuje również, że jak rekrutował pisarzy do Star Wars Annual Journal, starał się o jak najwyższą jakość, chociaż jest to kwestia mocno dyskusyjna, szczególnie po przeczytaniu tych opowieści. W dodatku mówił, jak poznał niektórych pisarzy, jak się z nimi zaprzyjaźnił i że nieraz zdarzało mu się nawet ich pracę odrzucić. Czy to naprawdę już wszystko? Najwidoczniej tak. Ostatnio widziałem tę książkę za 60 parę złotych w internecie, więc kompletnie się nie opłaca. Ja ją kupiłem za 30, ale i tak nie uważam, żeby ona była jakoś rewelacyjnie dobra. Jasne, jest ten cały wypad, ale to jest tylko 80 stron z 320, więc rozumiecie, jak jest. W następnym odcinku omówimy sobie album Klasyczna Trylogia, a potem spotkamy się na Mimbam. Serdecznie wszystkich zapraszam, niech moc będzie z wami zawsze.